Jacek, mogę się zatrzymać? Może pan tak, stanąć? Oczywiście już. Ale fajny, co? Pan jest po udarze? Nie. Po wylewie. I co tak długo za ile kosztuje? To jest dofinansowane z PFRON-u, czyli z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. No, no, no. To się załatwia. Niestety żona tylko wie gdzie. Aha, dobra. I to jest... Musiał pan dopłacać. Tutaj jest... Tak, to coś trzeba dopłacić, jakiś tam procent. Natomiast no, ogromną większość, chyba z 80%, to dofinansowuje PFRON. Także może się okazać, że się najbliżsi potrafią złożyć na taki wózek, na dofinansowanie, bo... A taki wózek ile kosztuje? Dużo? To znaczy, on panią nic nie kosztuje, dlatego że składają ludzie, którzy się panią opiekują. Tak, tak naprawdę, przecież. Co on mnie kosztował? To, co mam rentę? Całą rentę moją kosztował i tyle. A pan ma rodzinę? Rodzinę ma pan? No, żonę mam, ale tak to nie wiem. Spóźniejesz. Przepraszam, ja muszę jechać teraz, bo się spieszę. Jak to się dobrze jedzie, tym dobrze jeszcze, pan jeszcze sam przyjadę tutaj z porozmawiać. Sam pan kieruje? Tak, cały czas. Muszę. Ale ręka jest prawda, ja mam tam jeszcze, no, mam to lewą. To ja tu mam jest prawda. To jest lewa. Aha, to prawą pan kieruje. To jest lewa. Chyba ja taki wózek muszę zaraz. Bo to się a ja słyszałam, montują, że taki wózek przychodzi pan, i jeżeli pani uzbiera, mówię, tyle co ma pani renty, to pani kupią za darmo, no po prostu. Bo oni ja się złożą. Ja mam rentę 800 zł. No i dobrze, no i w tym momencie ważne, ile pani rodzina sfinansuje, okoliczni znajomi, córka, aha, dzieci, aha. Wiadomo kto jeszcze, no oni się złożą. Ale tak mniej więcej ile 20 tysięcy kosztuje? No jeżeli, a ja powiem pani tak, że jeżeli rodzina się zbierze na 20 tysięcy, to pani będzie miała super, hiper wózek z automatem jeszcze lepszy. Tam do chowa, dobra, dziękuję.